Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku zainstalujemy system Windows 95, który znajduje się na 15 dyskietkach 3,5 calowych. Cały zestaw system plus Internet Explorer zajmuje 20 dyskietek. Proces instalacyjny trwał około 2 godzin 30 minut. Czas instalacji w dużej mierze zależy od jakości dyskietek i sprawności stacji. Zainstalowany system zajmuje 51 MB. Jeśli chcemy zainstalować wszystkie dodatki z dyskietek, potrzeba 55 MB wolnego miejsca. Bardzo kłopotliwe jest doinstalowanie sterowników i różnego rodzaju protokołów do sieci. Lepiej podczas instalacji wybrać opcję Zaawansowana instalacja i tam zaznaczamy potrzebne komponenty systemu. W materiale była wybrana opcja Inny sposób instalacji. Po zainstalowaniu systemu okazało się, że trzeba doinstalować kilka protokołów sieciowych do poprawnego działania internetu. W tym momencie zaczęły się problemy. 5 ostatnich dyskietek zawiera sterowniki i kilka aplikacji. W przypadku jednego protokołu trzeba było 3 razy zmieniać dyskietki między 11 a 14, a więc lepiej zrobić to wybierając opcję Instalacja zaawansowana. Każdy, kto miał do czynienia z Windows 95 na dyskietkach, wie, że najbardziej używane były właśnie dyskietki od 11 do 14, tam gdzie była większość sterowników. Stres instalacji Windows 95 zaczynał się od 11 dyskietki. Mogę Wam zdradzić, że największy problem był z dyskietką numer 18, którą udało się uratować. Instalację przeglądarki i sterowników zobaczycie w drugim materiale. Warto wspomnieć o historii Windows 95, który ma już ponad 20 lat. Oficjalna premiera systemu miała miejsce 24 sierpnia 1995 roku. Windows 95 jest połączeniem interfejsu użytkownika wywodzącego się z Windows 3.11 oraz systemu operacyjnego MS-DOS. W roku 2000 Microsoft wydał ostatnią wersję aktualizacji do Windows 95, powszechnie nazywaną Microsoft Extra, która zawierała Internet Explorer 5.7 dostępny tylko w tejże wersji. Minimalne wymagania Windows 95 to procesor 386, 16 MHz, 4 MB pamięci RAM, 50 do 55 MB wolnego miejsca na dysku, VGA o rozdzielczości 640x480, 16 kolorów i stacja dysketek 3,5 cala o wysokiej gęstości. Windows swą nazwę zawdzięcza systemowi okien, które są głównym elementem graficznego interfejsu użytkownika. W systemie Windows 95 pojawiło się kilka elementów interfejsu, które stały się charakterystyczne dla Windows do dzisiaj. Są to m.in. przycisk Start, pasek zadań i ikona Mój komputer. Wprowadzono mechanizm instalowania sprzętu. System sam wykrywa włożoną kartę i prosi o sterowniki do niej. Oficjalnie następcą systemu Windows 95 jest Windows 98. W 1996 roku planowano wydanie Windowsa 96, jednak zaniechano tej edycji, a jego możliwości zostały przeniesione do ostatniej wersji Windowsa 95. Sukces Windows 95 był wynikiem zakrojonej na wielką skalę kampanii marketingowej Microsoftu. Podczas premiery Windows 95 The Rolling Stones zagrali utwór Start Me Up. W dniu premiery systemu w Wielkiej Brytanii gazeta The Times była rozdawana za darmo, a Microsoft zapłacił wydawcy za wszystkie egzemplarze. W rezultacie prowadzonej kampanii Windows 95 wyparł z rynku OS 2 oraz konkurencyjne wersje DOS. 31 grudnia 2001 roku firma Microsoft zakończyła udzielanie wsparcia technicznego dla tej wersji systemu operacyjnego. Dziękuję za uwagę, wszystkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Pozdrawiam.
Co tam się pyka? No widzisz? Pyku, pyku robi. Co? O no.